Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się w grze Monster Train. W tle siedzi siostra jak zwykle. I cóż, bez zbędnych cergieli zacznijmy od tego, że jestem wielką lamą i zapomniałem przedstawić się po wczorajszym streamie z trybu streama na tryb nagrania, dlatego pierwsze 2-3 minuty nagrania znikły. Inaczej mówiąc, nie mam ich, nie jestem w stanie właśnie wam pokazać początku, ale tak. Ogólnie właśnie kolejna bitwa, nic się nie zmieniło względem poprzedniego odcinku, poza tym, że teraz stwierdziłem, dobra, dajemy większe wyzwanie w zamian za to, że dostaniemy artefakt. I tak, jeszcze póki pamiętam, to pragnę powiedzieć po prostu, wiecie, żeby nie było problemów. Co? Czemu tutaj się ulepszy? A, bo to na środkowym, no tak. No właśnie, żeby nie było to, co chciałem. Brakuje mi słów. Oj, czemu ja naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć, o co mi chodziło? Dobra, wybaczcie, naprawdę jakoś tak mam pustkę w głowie nagle. A tak, dobra, już pamiętam. Ogólnie mówiąc, jest to już dosłownie mówiąc, tak prawdziwie, szczerze i w ogóle ostatni odcinek z właśnie Monster Traina, który będę, no, przedstawiał przynajmniej na jakiś czas, żeby nie było. Nie zachowujcie się na zasadzie, ojej, to koniec, już nic więcej nie będzie, czy coś. Może kiedyś wrócimy na jakichś live'ach, czy coś. Oczywiście, żeby było, niczego nie obiecuję i też niczemu nie zaprzeczam, ale no, może być różnie. I nieciekawa sytuacja jest. Mamy 4 energii, to tak. I teraz tak. Żeby przeżył gościu. Tutaj też jednego muszę... O, ucieknie niestety. Bo nie mam jak tego dostawić. I teraz tak. Przekąska. Oczywiście przekąski trzeba tutaj, żeby on się jeszcze bardziej ulepszał. I tak, chociaż ją by się przydało też, wiecie, ulepszyć jeszcze więcej ataku i dać i tak dalej. Nie pomyślałem o tym. Okej, okay. Jak do niego zarzucę? Nie, on nie przeżyje. A tu przynajmniej jeden życia mniej straci, dobra. Czemu zobaczyłem? Dobra, mniejsza, mniejsza naprawdę. Ej, nie jestem jeszcze, powiedzmy, przyzwyczajony do tego. Przyzwyczajony raczej. Nie, dobra, naprawdę już jestem oskarżony aż na co. Właśnie jestem oskarżony. Wczesna godzina poranna. Jeszcze nie do końca kontaktuję po tym, co było. Dla mnie wczoraj, dla was przedwczoraj, jeśli się nie mylę. Ale tak, co tu będę dużo gadał. Okej, okay, niedobrze, niedobrze. Okej. Okay. I niestety oba kawałeczki żarcia zginą. Mutne trochę. Ale tak. Czy jest coś, co jeszcze mógłbym zrobić takiego, żeby tutaj ułatwić życie? Definitywnie to. Spore ryzyko, ale wiecie, no. Jest dobrze pod tym względem. I czy jest tutaj coś, co mogę zrobić? Nie. Więc zobaczymy, co dostanę. To nie. Tutaj też nie ma co zarzucać. Więc dostaniesz swoją regenerację. A tu oczywiście dorzucamy każdego Morsela, którego mamy, żeby... No. Żeby chociaż... On się trochę ulepszył, że tak nazwę. I no, sytuacja naprawdę nieciekawa. Dobra, om nom nom. Jeszcze bardziej się ulepszasz, super tylko. Z tego, jeśli tak, czeka nas śmierć prawdopodobnie. Ja, fatalnie mi to idzie. Multistrajki. Może bez nich byłoby dużo lepiej. Dobra, a co to jest? O. Dobra. O. Fajne, ale to nie jest to, co bym chciał. Może tutaj jakiegoś lepszego morcela dostaniemy? Oczywiście. Dobra. Dużo to nie zmieni, niestety, prawdopodobnie. Tak, błędem było postawienie jej tutaj. Teraz jeszcze, żeby nie było, zrobię tak. Tym samym zwiększając jego atak. Może jest jeszcze nadzieja, wiecie, że to mnie trochę uratuje, czy coś.
Tutaj tak, to będzie on. To się nic nie... A nie, dobra, to zmieniło coś. Super. Udało się jednego aż pozbyć. Szkoda tylko, że no, że on stawia przed sobą tu wszystkie. Pory. Dobra. No i też szkoda, że on tutaj stoi na przodzie, kiedy jest ona. No ale z drugiej strony innej opcji nie było. Dobra. Czyli porażka. Już niestety widać. Okej. Co tutaj zrobić? Żeby wygrać, musiałbym postawić jego. I teraz tak, co by tu jeszcze zrobić? Zobaczymy, co dostaniemy. Okej. Dobra, chociaż tyle się udało. I teraz tak, regeneracja na niego, na wszelki wypadek. Dwa ataki to muszę tych poświęcić. W ten sposób przynajmniej od jednego ataku od razu padnie. Ostatni niech idzie. W sumie nie ma znaczenia, gdzie pójdzie, więc tu. I zobaczmy, czy się uda. Mam nadzieję, że gra będzie tyle łaskawa, żeby chociaż raz mi pozwolić przejść, mimo tego, że zabiłem totalnie. Dobra. I nie. Nie, niestety. Niestety. Prawdopodobnie padnie. Żeby nie padło, to bym musiał... Nie wiem, co zrobić. Dobra, nieważne, co zrobię, przegrałbym chyba. Tak. Chociaż? A nie, dobra, oni jeszcze nie wchodzą tam. To jest starcie z bossem, a tutaj na szczęście to starcie jestem w stanie wygrać od tak po prostu. Nie wiem do końca, wiecie, na jakiej zasadzie, ale... Ale no, powiedzmy, że... z jakiegoś powodu to wygram od tak. I na przykład naprawdę nam musi być na swoim własnym piętrze, czy tam na drugim, czy gdzieś. I po prostu trzeba ją karmić wszystkim, co zwiększa obrażenia, żeby ona szybko rozwalała wszystkich wrogów. Jeszcze gdyby ona miała sweepa, to dopiero by było pięknie. A póki co udało się przynajmniej cokolwiek. I teraz tak, co tu mamy? 3 do Magic Powera. Nie najlepsze, ale wezmę. I teraz tutaj co mamy? Przywróć wszystkie zjedzone jednostki do ręki. Super. Aha. 1 damage, czyli jeszcze 2 morsele. Ale wezmę to. Powiem szczerze, że jest super moim zdaniem. Najbardziej wszystkich. I tutaj tak, z tych opcji to... Chyba najlepszym wyborem będzie tu. Super leczenie i troszkę jeszcze jakieś inne bonusy. I tak. Wybór jest niestety tutaj mocno ukierunkowany pod to, że musimy odnowić trochę chociaż życia. Więc tak, tutaj czy też coś dobrego? Czy jest jakaś karta, którą warto byłoby tym potraktować? To będzie mocno ryzykowne, ale wiecie co? Co, będę nakładać coś takiego na naszego bohatera, czy coś? Super to będzie. Więc wezmę to i jeszcze to. I chociaż będziemy mieli przez to bardzo mało energii, co... Dobra, wiecie co? Nie na bohatera, na tą kulczastą. O, już mamy kombo, który można mu wszystko wygrać. O! O! I jeszcze to. Szczerze wezmę wam, powiem szczerze wezmę to, bo czy jeszcze może być naprawdę zbawienne, jak już będzie sytuacja bitewna. I teraz co? Zwiększenie mi obrażeń za monety? Nie. Za słabo mam to tam to rozumiecie, więc no. Okej, okay, co tu mamy na starta? Okej, okay. Niestety dużo ich przeżyje. Ale tak, nie przejmujmy się tym, pico. Dwóch zginie, tam się będziemy mieli więcej trochę.
I w ostatecznym rozrachunku będzie tyle samo życia, okej. Okej, dobra. Coś jeszcze z takiego, co mógłbym zarzucić? Ja w sumie nie mam co zarzucać, więc tak. Mam nadzieję, tylko wiecie, że szybko dostanę tą kolczastą, bo ona tutaj czuje, że będzie robiła grę. Naprawdę fajniej byłoby ją na pierwsze piętro rzucić, ale nawet na drugim. Aj, dobra. I jest kolczasta. A tylko oni mają po 6 ataku. Ona jest quick. Dobra, ma quick 3, więc jest dobrze. Przykro mi, siostra, ale to ty siedzisz u mnie, a nie ja u ciebie, więc... To ja powinien mieć do ciebie pretensje co najwyżej. I co tu mamy? Okej. Tak. A mniejsze z tym. A, coś tu jest jeszcze fajnego. Co bym mógł zrobić? A, chyba nie. Ewentualnie... Regupota, ale niech będzie, że... Tak. Głównie po to, żeby dostać kolejne... Żarcia. Oczywiście żarcie idzie tu. I tu mam jeszcze jedno miejsce, to tak. Tu. A, i to jest dopiero mocne. Nie dość, że nasz bohater się mocno będzie ulepszył, to jeszcze ona tutaj, proszę. 25 razy 3. Jeszcze zaczęła dostawać tych moich super efektów, które będą co prawda odbierać całą energię na rundę, ale... Po prostu jak już będę miał dobrze przygotowane wszystko inne, to wiecie, no, to, że tracę energię na rundę, jest niczym tak naprawdę. Może tylko, że to jest 75, więc... Jeśli dostanę teraz tej wściekłości, to prawdopodobnie po mnie... Tak. Więc no, w następnej rundzie nic nie jestem w stanie zrobić, ale tutaj na razie... O nim? Dokładnie, tak. Dobra, a ten nie ma znaczenia, gdzie pójdzie, więc idzie tu. Regeneracja gdzieś jest potrzebna, no mogę jemu zarzucić na wszelki wypadek. Ale to teraz po prostu jest mistrzostwo. Co prawda wiem, że ona jeszcze mogła umrzeć przez niego, ale spokojnie, lada moment już będzie dobrze. Inaczej mówiąc, dosłownie mówiąc, co chciałem... W tym momencie po prostu ona będzie tylko się wzmacniała i coraz będzie potężniejsza, więc nieważne co się tu pojawi, co nic jej nie grozi. Bo ona jest nietykalna, a ataki ma też potężne. No i najważniejsza rzecz. Mamy ciągle też te morsele, więc... Pse, co by się działo, nie działo i tak jest dobrze. I teraz tak, tu jest common morsel. A tutaj dwa uncommon or rare morsel, okej. To dobijemy jego, żeby nie zwiększyć tam niczego i... 5 ataku, 5 życia, 4 ataku. Jestem świadom tego, że bardziej mogłoby się przydać na tym piętrze. No ale wiecie, strategia polega na tym, że ona ma być tutaj tym, co powstrzyma każdego wroga, który się pojawi. Niezależnie co to będzie, kiedy to będzie, więc... Po prostu ją trzeba karmić tymi najlepszymi. A on dostaje ochłapy tym razem. Wiem, że to jest smutne, ale... Nie jest to wielki problem ani nic. No, nom, tak. Oni niestety żyją, ale... Długo sobie nie pożyją. Bo na tym piętrze ginie wszystko, co tu wejdzie. Dokładnie, tak. I dostałem magmatyczną, to magmatyczna idzie tutaj. W sumie użyję, bo czemu by nie. I... Jest idealnie. Powiem szczerze wam, naprawdę jest idealnie. Dobra, czyli tutaj teraz jak to wygląda? Okej. Boss nawet nie zostanie ruszony. Ha. Dobra. W takim wypadku... Co to jest? Okej. No skoro nawet nie zostanie ruszony boss, to... No dobra, no co... Trochę dziwna sprawa, nie ukrywam, ale... A, no tak, bo miał za dużo tego, stealtha, więc co bym zrobił, nie zrobił i tak, to... Po prostu wiecie, nie uratowałbym chyba sytuacji. I trudno. Bohater mi padł, jego dostawca żywności też padł. A teraz pada bossu. Tak, pada bossu, a moja gościwa nawet nie jest naruszona. A czy dziwi, ma damage shield 9. Wiecie, ona jest po prostu nie do pokonania. A w sumie, jeśli mi się udało szybko to rozegrać, to może nawet warto byłoby, wiecie, ją zarzucić w pierwszym
pokoju, a na drugim trzymać boss tego mojego szefa Olicia. Czyli bohatera. Ale mniejsza. Dobra. Plus jeden do pojemności. Okej. Okay. Siostra, cicho. Poza tym to jest bez sensu. Na pewno masz głupie pomysły, wiesz? Okej. Okay. Zniszcz przyjazną jednostkę za jeden. Daj 3 niepospolite lub rzadkie kąski do twojej ręki. Super, wiecie, za jedynkę dostać 3 takie. A tutaj mamy 23 losowym wrogowi, nie wrogu. 3 razy za 3. Okej, okay, fajny, i dostajemy 2, jeśli go dobiję. Wezmę szczerze to. Po prostu mocno się, wiecie, to kombi z tym, co możemy zrobić. I z tych wszystkich rzeczy to chyba jest najlepsze. Niewielkie leczenko i jeszcze odnowa różnych rzeczy. Dobra. Co tu mamy? Ciekawsze, powiem szczerze. Ale tu mamy życie. A ja nie ufam temu po prostu, co mam obecnie ze sobą, więc tak. Czy mam coś, co by tutaj coś teraz opłaciło się? Oczywiście, że tak. Już trzecia karta, która będzie ciągle wracała. Jest za zero. Ej, coś mówi, że moja strategia będzie jeszcze potężniejsza. Co, siostra? A, to był sprzedawca. Także tak wyglądałem. Ale dobra, wiecie co, skoro jest taka sytuacja, to... Może was to zaskoczyć, ale usunąłbym jedną regenerację i... Jedno to. Wiecie, trzeba zmniejszyć jak najbardziej talię z niepotrzebnych kart, żeby mieć tylko to, co się kombi. I co to jest? Okej. Okej. Nieciekawa sprawa, ale wiecie co, no pokonamy go bezproblemowo. Dobra, co tu mamy? Dobra, start typowy. Niestety dużo tutaj się z tym zmienić nie da. Nikt nie zaatakuje, co prawda. I oni wszyscy uciekną, ale no. Niestety innego startu co nie mogę zaoferować. A, oni na dwie tury będą tego typu. Niedobrze. Dobra. I pewnie znowu Dazed. A nie, tu już są tym razem zaklęcia. Czyli jest dobrze. Nawet bardzo bym powiedział. Okej. Okej. Trzymam tutaj coś, co było warto zagrać. O, nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale niech będzie tak. I dobra, tak. Po prostu, żeby było. Wezmę to. Dodaję jeden życie, nie najlepsze, ale niech będzie tak. Tak. No. I już zaczyna się pomału rozkręcać wszystko tak, jak to miało się rozkręcać. Jednak no, powiem szczerze, w tej sytuacji wolę jednak... Tam w sumie tyle, co wolę, co sam ustawiłem, że to jest tak, a nie inaczej. Tyle. No. Ale mamy standardowe pakiety. Śniadaniowe, że tak to nazwę. I mamy potem tu jeszcze to wszystko. I co my tu... Proszę powiedziawszy, idealna sytuacja nawet. Nie dosyć, że ona ma swoje wzmacnianie ogólnie, to jeszcze ma standardowy pakiet śniadaniowy, że tak to nazwę. Tenie, więc jest super. Po prostu posył już nie ma szans, jeśli będzie się tu pojawiało, to takie standardowe śniadanko. Wiecie, ona będzie miała pełno tarcz obrażeniowych. Będzie zwiększała pomału swoje moce, nawet jeśli nie będę mógł dorzucać żadnych śniadań. Jest dobrze. Wiesz, ta strategia może być kolejną zwycięską. Tylko nie pamiętam, czy gram na konwenancie, czy bez konwenanta. No i niestety chyba bez. Tak, niestety bez, więc taki trochę smuteczek. Dobra. Dawaj ta. I mam coś fajnego. Okej. Okay. Mamy 3 miejsca, więc definitywnie on.
On też. I to też fajne. Więc powiedzmy, że tak. I zniszczę, który to był. W sumie tego. Teraz powinniśmy dostać zamiast tego lepsze rzeczy. I tak, zdecydowanie lepsze. Dodatkowo mogę dwa razy aktywować jakieś zżeranie, ale czy to ma sens? Nie. Więc po prostu zróbmy to, żeby jeszcze bardziej się wzmocniła. Zróbmy regenerację na niego, bo czemu by nie? Nie, po prostu... Powiem wam szczerze, normalnie nie wierzę w to, w jaką strategię teraz z tej wytworzyłem. Po prostu, tu mamy bohatera i jego... takiego tak zwanego... brakuje mi na polski słowa, no, sidekicka, czyli jego, oraz dostawcę żywności, czy kucharza obozowego. I oni tutaj niby walczą, starają się. A jeśli cokolwiek się przedrze przez nich, to... A, to jest ten na zaklęcia. A nie, na jednostki, na szczęście. No, a tutaj mam taką po prostu falę ostateczną, że tak, jeśli cokolwiek ma przejść, to tego raczej nie przeżyję. A, no, i tak w sumie patrzę, co... Już zaczynamy atakować bossa, chociaż prawda jest taka, że on nawet jeszcze tutaj się nie pojawił. Dobra. Co by nie było, co i tak jest super. 127 wrażeń w bossa, to tak po prostu na dzień dobry. Oj, coś mi mówi, że ten boss nie pożyje za długo. Nawet jeśli przejdzie fazę z moim tym, jak to się nazywa. Nawet jeśli przejdzie fazę, gdzie jest mój bohater, to tam ta gościuwa go po prostu wykończy na stówkę. I w sumie, wiecie, jaki jest największy problem, jeśli chodzi o tą gościówkę? Bo jeśli ją postawię na pierwsze piętro, chociaż wiem, że ona by sobie na pewno poradziła. Głównie z takiego powodu, że no, jakby najłatwiej wytłumaczyć. Obawiam się, że kart może mi zabraknąć i będzie sytuacja, w której... no nie do końca ona będzie w stanie się rozkręcić i ją ubiją. A jak dokładnie wiadomo, jeśli ją ubiją, to już jest koniec dla mnie. Moja największa strategia, która może uratować cały wszechświat, padnie. No w sumie cały wszechświat... całe piekło, tak na standardy tej gry. Ale dobra, mniejsza z tym. Rozkręcamy dalej imprezkę. Już na obecny moment biła 240, jeszcze bardziej się rozkręca. Oj, to jest masakra po prostu. Dalej nie wiem, jakim sobie takie monstrum dało mi się stworzyć, ale jestem z tego bardzo dumny. Po prostu jak zwykle trafiłem na jedną taką rzecz, która... no, zmieniła wszystko. Dobra. Okej, czy tutaj coś trzeba zrobić? Nie. Więc w tej sytuacji standardowo, chociaż który kamień? Dejst, okej. Może porcałoby się bardziej tutaj zarzucić coś, chociaż... nie, no, można tam niby, wiem, jestem tego świadom, ale... nie wiem, jaki to by miał mieć sens, skoro można tutaj rozkręcać wszystko jeszcze bardziej. Dobra, diab. Nawet nie wiem, po co to robię, ale tak, mamy cztery miejsca. Tylko tak, tak, akurat wszystkich umieszczę i będzie fajnie. Cztery przekąski, które są bezużyteczne same w sobie, ale jak ona je zeżre, to nakręcają jej potęgę jeszcze bardziej. No, już ponad 300 obrażeń. I to tak wolną ręką. No super jest. Naprawdę nie spodziewałem się, że tak to wyjdzie. Pierwszy rozgrywce dzisiaj w szczególności. Oj, uwielbiam. Właśnie za to uwielbiam Monster Train'a i... jak sytuacja? Oj. Wszyscy padną niestety. Ej, chciałbym z tym pomóc, ale niestety nie mam jak, więc... tak. Po prostu, jeśli mogę tam pomóc, to przynajmniej pomszczę ich śmierć na wyższym piętrze przy rzucił... kolczastej gościuwy z liści, która zżera tyle, że staje się super potężna. No to taka trochę ciekawa sytuacja, że w sumie ten mój bohater i to, co tam się dzieje, to jest takie... byleby się tylko ona rozkręciła, a potem to ona wykończy bossa w rzeczywistości. Może nie ukrywam, jeśli bym się skupił na rozwijaniu bohatera zamiast o niej ciągle myśleć, to bohater też by tak łatwo wykręcał takie numery i w ogóle. Bo w sumie on jeszcze za zjadanie tego wszystkiego ma większy bonus niż ona, ale... jakoś tak z nią to mi się synergiuje bardziej. W sumie głównie dlatego pewnie, że ma multi-atak, więc... to jest gwarant, że pokona trzech wrogów od tak po prostu, jeśli ma wysokie obrażenia. Okej, dobra, proszę.
Tak, to. Nawet nie wiem, po co to w sumie robię, ale taki już, wiecie, chyba standardzik dla mnie, że muszę po prostu jej świeże żarcie przynieść. Dobra. Kolejny, oczywiście dostawię wszystkich. Niestety tym razem nawet nie zdążę sobie zjeść. Bo ubiła bossa. Ale to tak po prostu. No. Rzadka karta, kolejne ulepszenie, jakieś tam nagrody. I tak, z tych kart... Można to spróbować. Wiecie, jeśli udałoby się ją wezwać, to byłoby super, ale jeśli nie ją, to zakręta się sens. To fajne niby, ale nie. To dobra, w sumie dwie takie karty mogą się przydać do czegoś. I to jest największa sprawa. Jedna karta każdy... Chyba nie muszę mówić. Decyzja ciężka, niby, no, rzeczywistość oczywista. I teraz tak, co tu mamy? Artefakt, usuwanie karty, złoto, super, ale tutaj mamy odnowienie życia, coś i jednostkę, wiecie co? Zobaczymy, czy jest coś, co da może sweepa? Nie, jest multistrike. Multistrike 4. Teraz to już ona wyrobiła całkowity pogrom. Ale nie, to takie coś nie ma sensu. Prędzej dał mi może damage shielda, tylko trójkę, czyli trzy pierwsze ataki ją nie ruszają. W ten sposób mam większą gwarancję na to, że ona przeżyje spokojnie to, co by robił. I teraz zobaczymy w ogóle wydarzenie, na koniec ulepszą bohatera i zobaczymy, co będzie. Okej. To jest... Okej, trochę za późno i za dużo życia trochę tracę, a tutaj... Jednostki nie mogą zostać uleczone. Powiem szczerze, to nawet nie jest nic takiego złego, patrząc na to, jak działa moja mechanika, ale nie wezmę niczego, powiem szczerze. Mam dużo życia już tego, owszem, ale nie sądzę, że to byłbym potrzebny do wygranej. Więc zobaczmy teraz, co my tu mamy tak naprawdę. Okej. Tutaj bym miał jeszcze większe wyzwanie na jednym piętrze. Lepsze statystyki znacznie. Ale nie potrzebuję tego. Bardziej przyda mi się to, żeby on się jeszcze bardziej rozkręcał ze zwykłego jedzenia. W ten sposób będzie łatwiej go nakręcić, przygotować do starcia. Jednocześnie nie ryzykując tym, że nasza główna gościowa będzie musiała trochę ucierpieć na tym. Dobra, tak, super. O. Gdyby tak. Chociaż tutaj. Na tym piętrze się ona będzie, to tak, to jest 3. A tu mam maksymalnie 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli tylko 4 kawałki mogę się odmieć, a tu mamy już więcej i to o te ile? O 2. Ach, ciężki wybór. Poza tym to by jej zbiło wszystkie jej tarczki. Oj. Jeśli będzie tutaj, to zdecydowanie będzie trochę łatwiej, ale wiecie, no... Boję się, że może być ciężko. Później będę go pewnie żałował, ale... Niech się dzieje, co się ma dziać po prostu. I w sumie zapomniałem o tym, że potrzebuję jednej energii na to. Co zepsuło mi całkowicie początkowy plan. Prawdopodobnie skazało mi teraz na śmierć. Wiecie, gdybym pamiętał, to było... To bo on nie miał multistrajka. I w ogóle byłby pod tym względem lepiej, ale dobra. A, już się zaczynają właśnie problemy. No, zepsułem to totalnie. Chociaż... Dobra, wiecie co, może jeszcze nie jest tak źle strasznie. Znowu. Udało się uratować sytuację, no. No, ja po prostu nie wierzę. Ale zwykłą przekąską udało się uratować sytuację. Dobra. Teraz jak to wygląda sytuacja, nic więcej się nie zmieści, więc to tu. Jeden tu. Żeby po prostu pozbyć się tamtego. I teraz usuwamy jego. I mamy obrażenie albo tarczkę. Ojej, ciężki wybór. Aha. Szczerze powiedziawszy, wezmę jednak tarczkę. Z powodów oczywistych.
Ona musi mieć jakieś tam chociaż bazę, żeby zaczynać. Niedługo prawdopodobnie i tak już tarczka będzie takie na zasadzie, na co to komu. Wiecie, w sensie, żeby dawać tarczkę z nich. Jeśli będę musiał wybierać pomiędzy obrażeniami a tarczką, to będę brał obrażenia, bo tak będę dawał miliony tarcz od tak po prostu na pstryknięcie palcem. No ale tak. Dobra. Stracił multistrike i zadziałał tak, jak miał zadziałać, jest nawet dobrze. Niestety tamci się przedarli na początku i teraz są tego konsekwencje. U, tutaj sytuacja wydaje się być nieciekawa. Ale to tylko na pierwszy rzut oka. Bo w praktyce wiadomo, jak to wyjdzie. Zacznijmy jednak oczywiście od najważniejszych kwestii, czyli spróbujmy ustawić coś, co mnie uratuje przed śmiercią. Na złość nie ma niczego. Dobra. I cek. Tym razem? Dobra, udało się. Więc może inaczej mówiąc, nie będę zaprzeczał, tarczki są przydatne i w ogóle, ale nawet bez nich sobie jakoś poradzę. No i teraz brakujące kawałeczki dla niego, żeby on tu jeszcze był na wszelki wypadek. Wiem, że on też potrzebuje, ale no. I w tym momencie, czy jest cokolwiek ważnego? A niech będzie tak, bo w sumie co to za różnica. Okej. Dobra. Tam się niestety przedarli. To jest wielkim błędem, ale no. Żeby nie było mnie to jakoś szczególnie nie martwi. W sumie. Lada moment, tak jak mówiłem, nikt coś nie będzie przychodził, bo ona się zaczyna rozkręcać to poważnie. A jeszcze jak zdobędę tu jedną kartę, to dopiero będzie dobrze. Znaczy nawet już teraz nie jest tak źle. Dobra. Okej, tak, straciłem życie, nie, wielka tragedia i to jest tego typu gadki. Też to wszystko, powiem szczerze, nie ma sensu. I teraz tak, tutaj przeżyję, co jest trochę dziwne. Bo oczywiście też przeżyję. I znowu sytuacja, w której traciłbym wszystkich. Odpowiedzią oczywiście na to mogą być oni. Więc tak, pierwszy co, to oczywiście chcę jaki największy wybór sobie utworzyć. I tak, mamy trzy miejsca. Na jeden na pewno idzie on. I tak. Oj, to nie zmieni sytuacji. Na drugie idzie on. Da. Widzę, co to jest dziwne. On dostanie jedno obrażenie. Aha. Czyli nieważne co zrobi, i tak wszyscy padną. Super. Super po prostu. Zaryzykowałem niestety. Taka jest nagroda za to. No cóż, w takim wypadku teraz przynajmniej wiem, że muszę dokarmić bohatera, jak się tylko da, żeby on może uratował sytuację. Czyli zawsze może być maksymalnie 7 jednostek ustawionych. Nawet nie wiedziałem. Dobra. Zarzucenie tego wszystkiego to i tak sens straciło. Ej, kurczę, jednak przez moją głupotę ryzyk i chęć ryzyka, no, jest jak jest teraz. Prawdopodobnie cała moja strategia poszła się sypać i tyle. Ale przynajmniej on będzie mocny, co? Pojedynczych wrogów powinien eliminować bezproblemowo. Nie, no naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć o tym wszystkim. Poza tym, że czeka. Oczywiście teraz się karta pokazała, która mogła uratować tamtą sytuację całą. Dobra. Ale ogólnie mówiąc, wracając do tego, co tak było. No, oczywiście tak. Żeby go jak najbardziej przygotować. Gdyby to przecież mówił wcześniej, to byśmy teraz mieli spokój. Ale oczywiście nie. Nie mogło. Dobra.
Mogę trochę na odwrót, co zrobicie? Co? A, okej, okay, dobra, już rozumiem, co jest na tak. No, niestety. Dobra. Mam ostateczną falę. I co? Nic ze mnie zrobię niestety, więc to... Co my tu mamy? A, nic szczególnego, więc co? Dostawiamy po prostu ile wlezie. Tutaj tak, może coś ciekawego będzie? Nie, skoro nie, to w sumie mogę postawić nawet tu, niech będzie. I dobra. Miejmy nadzieję, że boss sobie jakoś... No, że boss umrze na nim. Wiem, że nie jest tak potężny jak ta cała gościuwa. Ale no, przez moje ryzyko... To chęć ryzyka w sobie bardziej niż przez moje samo w sobie ryzyko, no... Padła. I bardzo podobnie to już zwiastuje naprawdę... Koniec. Albo to, że jednak faktycznie muszę ostrożniej podchodzić do tego, gdzie ją kładę. Ale dobra, na szczęście... Widać, że boss i tak padnie. Więc moja głupota została mi wybaczona. I dobra. I wniosek na przyszłość. Nieważne co się dzieje, zawsze robić podejście na bohatera na dolnym piętrze, który będzie pomału coś tam żarł sobie, żeby tylko się tak wzmacniać i przetrzymać jak najdłużej. A jak coś przeżyje, żeby na drugim piętrze stała ta gościuwa, która będzie miażdżyć każdego. Dobra, przynajmniej się udało. Aha, dobra. Zobaczmy teraz, co tu mamy. Damage shield 1. 2 uncommon rare morsel. Idealnie. Czy tutaj jest coś takiego potrzebnego? A, powiedziałbym nie. Robimy skipa. I ostateczne starcie. Ciężki wybór. Ale szczerze pojadę w to miejsce. Większe ryzyko, bo tam miałem leczenie, wiem o tym, ale... Chcę usunąć jeszcze kilka kart, które moim zdaniem będą tylko przeszkadzać, czyli... W sumie, szczerze mówiąc, to głównie regeny. Bo wszystko, co inne tutaj mam, w jakimkolwiek sensie może się przydać, a regeneracje tak... Martwe karty u mnie. Dobra. Morsele wchodzą z damage shieldem. Super. Siostra, proszę cię. Dobra. Powiem szczerze, są tutaj dobre naprawdę skarby. Ze względu na charakterystykę naszej talii i w ogóle. To by mogło też być dobre. Przywoływanie dwóch jednostek na rundę. Easy. Ale ja wezmę jednak coś, co jest ogólnie lepsze. Bo nawet w krytycznych sytuacjach pozwoli uratować się stawiając zwykłego morsela. No to w sumie już nic nie uda się osiągnąć szczególnego, więc lecimy na spotkanie z nim. Nie wiem, trafił się, które... Aha. O. Usuwa połowę ładunków buffów i debuffów. Kiepska sytuacja, ale powiem szczerze, nie jest tak okropnie jak myślałem. I... Oj, na start już tutaj jest jeden, który bije za 10. Ma 3 życia. Trudno. Pójdzie na szczyt. Ja nie mogę aż tak, wiecie, zaryzykować. Oho. Bohater mi padnie. Chyba, że tutaj... Ryzyko wielkie. Myślę, że z tego wyniknie, ale... Dobra, to tak głównie po to, żeby dobrać więcej kart i muszę to zrobić. Wiesz, to mogło być największa głupota, jakie się podjąłem w tym momencie, ale... Muszę. Oczywiście. Aha. No i teraz nie mogę nic zagrać przez to, że tego już użyłem. Więc tak. W tym momencie za dużo nie zrobię.
Jedne co to mogę dostawić tutaj morsele, niech stoją, czekają. I w końcu jak ona powróci, to może coś się uda zrobić. A, super, wszyscy mi jeszcze padną. No to chyba tyle by było. Ja powiem szczerze, myślałem o tym, co zrobić, ale... Jeszcze Ember Drain, super. Nie, tym razem to już jest porażka totalna. Bo tam też mi przejdą, zaraz zniszczą rdzeń. I no, nie ukrywam, po prostu chyba trafiłem na najgorszego, jakiego mogłem trafić. Tak. Aha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam, to by było tyle. Nie powstrzymamy ich. Mówię szczerze, po prostu wiecie, no, nie mam pomysłu, jak można byłoby ich powstrzymać, więc tak. Po prostu przegrana. Najgorsze jest to, że nawet coś tak nie do końca tym razem z mojej winy, można powiedzieć, bo w sumie tak mówiąc dokładnie, to gra się tak ustawiła, że akurat wyzwanie się trafiło, które jest naprawdę niesprzyjające. Chociaż po części maja, bo wiecie, mogłem się lepiej przygotować, już po faktach. Dobra, co my tu mamy w takim wypadku? Ostatnie co mi zostało, to teraz szybko tutaj ustawić dwóch stewardów. I liczyć na to, że nie wiem, jakieś dobre morsele się trafią, oczywiście. Tak, lepsze co niż nic. Nie, i tak mi padnie. Niestety. Porażka. Blisko było, ale no. To tyle. Liczę na to, że przynajmniej wiecie, z jakimś tam przytupem uda się ukończyć. Sukcesem. A tutaj nie. Było blisko. Niejednokrotnie. I tym razem, no już definitywnie koniec. A szkoda. Ale no mówię, to jedna moja głupia decyzja. Po prostu z tym, żeby zagrać to całe. Jak to się nazywa? No będziemy zagrać to, co tam odbierało 3 Embera. Okej. Okay. Fajna karta z 2, dodaje się konkretnie Morsel Minera, czyli bardzo super karta, tą 5-5. Super. Na pewno będę korzystał, często się przyda. I teraz co mamy jeszcze? Pierwszy raz, kiedy zginie wróg, dodaję dwa morsele do ręki. Też potężne, super, ale... No nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. I mamy 5 poziom na Awukenach. Czyli chyba parę nowych kart i to chyba ten moment, kiedy jest nowy bohater. Okej. Okay. Zada 10-krotność kolców na twoich jednostkach w pierwszym wrogowi, super. Co tu jeszcze mamy? Kolce mają przebijanie, czyli że ignorują te tarcze, jeszcze zadają więcej o 10 obrażeń, super. I tak, mamy nowego bohatera. Żeby nie było super. Super, ale no ze względu na to, że tak jakby to powiedzieć, że mówię, chciałbym też zwolnić miejsce na inne serie trochę, to... Niestety Monster Train póki co znika. Prawdopodobnie już całkowicie, może jeszcze kiedyś wróci na live'ach. Ale żeby nie było, że jestem taki zły, niedobry, chociaż pokażę wam, jak wygląda ten nowy bohater. Szczerze? 5 na 30, takie coś. Ładny. Jeszcze ma kartę, która nazywa się Korzenio Nasiono, który za jeden dodaje 2 ataku i podjeżdża, dobiera się jedną kartę więcej w następnej turze. No cóż, w moim odczuciu super. Oczywiście, nie będę zaprzeczał, że jednak regeny od niej mogą być trochę przydatniejsze, ale... No, ważne, że przynajmniej jest cokolwiek fajnego i też przydatnego.
No i cóż, to już było na tyle. Mam nadzieję, że seria wam się w ogóle podobała. Bo ja się niezmiernie po prostu dobrze czułem grając w tą gierkę. No ale jak mówiłem, oglądalność najlepsza. I też pora zrobić miejsce na nowości. No więc bardzo wam dziękuję za poświęcony czas, no i trzymajcie się. Hej, hej.